Dzień dobry. Na wstępie chciałbym bardzo mocno podziękować panu Andrzejowi Hałabudzie za tą nominację. Nie ukrywam, że od dłuższego czasu obserwuję całą akcję. Jestem pod wielkim wrażeniem. Tym bardziej, że możemy tutaj podzielić się jakby cząstką siebie ulubionymi momentami z książek, które już niestety w jakiś sposób wydaje mi się, że odchodzą troszkę w niepamięć w dobie internetu, Facebooka i całej tej otoczki surfowania. Mam przygotowaną książkę Andrzeja Pilipiuka, Kroniki Jakuba Wędrowicza. Przyznam, że miałem lekki dylemacik, chociaż to nie będzie nic zaskakującego, bo miałem ochotę poczytać trochę Harry'ego Pottera. Niestety w tym momencie nie mam żadnej części na stanie w posiadaniu, więc wydaje mi się, że najlepszą opcją w tym momencie będą właśnie Kroniki Jakuba. Nie zacznę tak, jak każdy ma zwyczaj to robić, a zaraz wytłumaczę dlaczego. Z reguły na początku książki są fajne dedykacje i ta bardzo utknęła mi w pamięci, gdyż daje do zrozumienia, jak wielkie znaczenie mają dla nas przyjaciele. Dlatego na wstępie pozwolę sobie przeczytać Pawłowi Siedlarowi i Jarosławowi Grzędowiczowi, bez których zachęty i pomocy Jakub Wędrowicz pozostałby tylko niewykorzystanym pomysłem. No i zaczynamy. Imię i nazwisko? Zapytał kapitan, gdy aresztanta doprowadzono na przesłuchanie. Tomasz zamyślił się na chwilę. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Jan Kowalski jestem, rzucił pierwsze nazwisko, które przyszło mu do głowy. Reakcja śledczego zaskoczyła go. Kłamiecie, obywatelu. Imię i nazwisko? Jestem Jan Kowalski, postanowił iść zaparte. Tak? Zaraz cię, robaczku, wyjaśnimy. Przyprowadźcie do tego Jana Kowalskiego, którego złapaliśmy rano. Jeden z szeregowców wyszedł wypełnić rozkaz. Wrócił po chwili. Wyglądał na nieco zdenerwowanego. Obywatelu, kapitanie! Co się stało? Cela jest pusta, a w oknie nie ma nawet kraty. Uciekł, wydedukował Wilkowski. Szkoda, już go załamałem. Do rana wszystko by wyśpiewał. Tomasz od razu poczuł się pewnie. Ten w tamtej celi to był Kowalski? Upewnił się. Tak, sam pan widzi, kapitanie. Ja jestem tu, a nie w tamtej celi, bo tamten tam nie jest. To znaczy, jest tylko jeden prawdziwy Jan Kowalski. To znaczy ja. Dumnie uderzył się w pierś. Wilkowski trochę zgłupiał, ale nie dał tego po sobie poznać. Nieważne, jesteś aresztowany. Masz prawo do adwokata. Wiem, wszystko co powiem zostanie użyte przeciwko mnie. A tak właściwie to za co jestem aresztowany? Za terroryzm, posiadanie niezarejestrowanej broni palnej, napad na komendę. Potraktujemy to jako napad na zatrudnionych tu funkcjonariuszy. 10 osób razy 5 lat. 50 lat pudła, syknął mściwie. Ale u nas chyba nie ma sumowania wyroków. Kapitan od dawna podejrzewał, że aresztant kpi sobie w żywe oczy. Teraz nie wytrzymał. Won, ryknął, znaczy się na wolność. Ucieszył się pechowy hotelarz. Zabrać go, zanim zastrzelę. I zabrali go. I to nie do piątej celi, z której zwiał Jakub, tylko do siódmej, w której wcale nie było okna. W tym momencie chciałbym także nominować też trzy osoby. Maciej Beck, Tomasz Golonko i Włodek Dębowski. Dziękuję jeszcze raz.